Głównym punktem organizowanych rokrocznie powiatowych obchodów Dni Ziemi jest parada Wolności dla Ziemi. Przedszkolaki i uczniowie przeszli w piątek ulicami miasta niosąc i głosząc hasła zwracające uwagę na problemy poszanowania naszej planety. Powiatowy Dzień Ziemi to również stoiska proekologiczne przygotowane przez placówki biorące udział w wydarzeniu. Szkoły i przedszkola prezentowały na nich swoje osiągnięcia ekologiczne, w tym pomysły na wykorzystanie surowców wtórnych oraz prace plastyczne.